pamiętacie numer alarmowy? Tak, 112. A numer do straży pożarnej? Tak jest, bardzo dobrze. I pamiętajcie, jeżeli macie już konieczność zgłoszenia jakiegoś zdarzenia, wybrania tego numeru alarmowego, czy to 112, czy 998, bardzo istotne jest przekazanie informacji ważnych i czekajcie, aż z drugiej strony rozmówca, czyli ten strażak, powie wam: dobrze, przyjąłem zgłoszenie, dziękuję za informację. Produkt, który jest dostarczany na wyprodukowanie, on też zmienił się przez lata, prawda? Bo i to szkło jest inne i często to jest też inna technika już, prawda? One są często dłuższe w swojej wytrzymałości, często teraz nie zdajemy sobie, że to nie jest tak jak kiedyś ta prosta butelka, tak? Z tego samego szkła. Słuchajcie, mamy tutaj przykład pokazany, jak mały przedmiot w postaci butela spowodował emisję ogromnej ilości związków niebezpiecznych, toksycznych do atmosfery. To wszystko przedostało się w postaci dymu do atmosfery. Zobaczcie, z jednego małego fotela, to proszę sobie wyobrazić na skalę składowiska, jakie ilości niebezpiecznych związków są przedostawane do atmosfery. I tutaj jest właśnie to miejsce, gdzie przechodzą te prądy. Tutaj taką baterię, nie wiem, czy gdziekolwiek jest jeszcze taka używana, żeby to zabezpieczyć. Właśnie tutaj też jest tak, więc pamiętajcie o tym, bo jest po prostu na to nie jest tak, że z jedną baterią idziecie gdzieś do pojemnika i używacie, tylko pewnie gdzieś tam się gromadzi je w domu. Więc możecie już w domu po prostu zrobić sobie taką robótkę ręczną, wziąć kawałek taśmy, jakiejkolwiek, przykleić po prostu z jednej i z drugiej strony i włożyć gdzieś do jakiegoś woreczka. Jaki procent z tego, co widzimy naprawdę w tym systemach recyklingu, odzyskujemy, a co na przykład trzeba jeszcze raz przetworzyć, czy powiedzmy później uzyskać energię. Pracując w Parlamencie Europejskim, zajmując się w Komisji Rozwoju, często te tematy były poruszane, natomiast z punktu widzenia pragmatyzmu i biznesu społecznego sądzę, że jest bardzo ważne dla nas, aby takie informacje docierały, bo za tym wszystkim, jeszcze raz powtórzę, kryją się nie tylko rozwiązania techniczne, nowoczesne, ale przede wszystkim koszta, które szczególnie samorządy muszą pokryć.